Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Jesteśmy już na miejscu, będziemy dzisiaj prowadzić poszukiwania na Starej Polanie, głęboko gdzieś w lesie, nad brzegiem jeziora. Jest bardzo dużo sygnałów, więc zostańcie z nami, zobaczycie co można tutaj wykopać. Idziemy sobie na ambonę, zobaczymy co tam z góry widać. Spójrzcie jaki tu jest piękny widok na tą polankę, gdzie prowadzimy poszukiwania. Ukryta w lesie na takim cypelku, a w tle widać jezioro. A tam dalej jest Ewelinka. A w międzyczasie u Ewelinki sypię monetami. Mam piątaczka, jakiś śmieszny guziolek. I nie wiem co to będzie dycha? 10 zł, tak? Dobrze już podchodzimy, widzę. Zaraz zobaczymy, co ty tu masz. 10 zł? 10. Tak, 10 zł, wszystko PRL. PRL, i guzik pewnie też PRL. Na szczęście, działamy dalej. Są już pierwsze sygnały. Jest i ciężarek ołowiany, jest i 10 zł z PRL-u, czyli pomału dochodzimy, co tutaj się działo i kto mógł tutaj przebywać. Sygnałów jest niesamowicie dużo, także w trakcie naszych poszukiwań tak naprawdę wyjdzie, co tu się działo przed laty. Prawie co z jednego dołka, dwa dołki oczywiście obok siebie, medalik, złotóweczka PRL. W sumie to nawet nie spodziewałam się, że w takim miejscu znajdę taki medalik. No i wytachany kolejny śledzik z ziemi, ale tym razem bardziej chcę się pochwalić Wam widokiem, jaki mi towarzyszy. Jest gorąco, a z boku jest woda. Chętnie bym się wykąpał. Tą oto łyżeczką będziemy dzisiaj mieszać kawę. Chciałam powiedzieć, że będziemy jadł dzisiaj obiad. Obiad, tak. A co mamy na obiad? Ale widzę, że też chciała się pochwalić swoją łyżeczką, także machnium. Co mamy na obiad? No to teraz ty będziesz nią jadła obiad. Na obiad mamy to, co gotujesz. Dzisiaj ty gotujesz. Dzisiaj grilla robimy. No dlatego ty dzisiaj gotujesz. Jest kiszka ziemniaczana, jest co? Kaszanka? Kaszanka i kiełbasa. No i mamy do musztardy łyżeczkę. Także dzisiaj dzień będzie zrobiony na poszukiwaniach i zakończony grillem. Daj schowaj. To schowaj. I na razie. Zazłociło się, a to tylko 10 groszy aluminiowe w ładnej piaskowej patynie. Dzisiaj jest niesamowicie ciepło, przygrzewa, pot po tyłku spływa, ale wychodzą monety i morda się cieszy. Wyskoczyły kolejne krążki z ziemi, tym razem piątka i 20 zł z Marcelim Nowotko. Pokaż się tutaj Marceli, pokaż swoją facjatę. A tam kopie Ewelinka i zaraz do niej podejdziemy, zobaczymy co wyciągnęła. Skupiona na tym sygnałku, jak na każdym. Cholera, nie mogę wykopać. Kopiesz malinka, kopiesz. Coś chrupnęło. Śledzik na raz. Jest sygnał, zaraz zobaczymy. Ja już to widzę.
Ja już to widzę. Aluminiowy element od naciągu linki namiotu. Także są śledzie, są elementy związane z namiotami, czyli stały też tu namioty. To już jest pewne. Moją uwagę po wykopaniu przykuł oto ten guziczek. Guziczek posiada napisy Militaries Equipins. Militarie Equipins, zobacz. Ble, 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 ble. Jo, bo nie mogę się wysłowić, to chociaż mi pomogłaś wyjść z tej sytuacji. Ja też mam guziczka, ale taki jakiś zwykły, zwyczajny. I patrz co mam, kopiejeczka. A to jest spodziewałbyś się tutaj w tym PRL-u? No nie spodziewałbym się. No, idziesz i mam ja. Jest moc. I tysiąc... O Jezu, ja to ślepa jestem. 975. Dobrze? Patrzę. Prawie mój rocznik. Prawie. O. 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 Kolejne dołki i kolejne monety z okresu PRL-u. Mam tutaj 5 zł. Dziś już się za to nic nie kupi, ale kiedyś można było kupić. Jak chcesz, to ci mogę dołożyć, bo trochę tego i ja mam. Pokaż. Miejsce zaskakuje, jeżeli chodzi o obfitość monet z okresu PRL. Także nie jest tak źle, za to już można było coś kupić. Mamy tu około 5-6 zł. Dwa lody. A może coś innego? Zimne piwko. Jeżeli mowa o tym zimnym piwku, to chyba będziemy pomału się zbierać, bo planujemy jeszcze dzisiaj grilla, na którego oczywiście też Was zapraszamy. Będziecie w nim uczestniczyć. No i będzie to zimne piwko. Jedno bezalkoholowe. Powiedzmy. Sporo tego nazbierałaś, jest tego dużo. Dużo, bardzo dużo monet PRL-owskich. Tu mam 20 feningów i mam także jedną kopiejkę. Tego nie grali w kinie. Nie grali, ale mam też 2 złote współczesne. Będzie na chmiel. Nie starczy. I mam też piękny medalik. Jakieś tam guziolki. Co tu jest? Jakiś śledzik. O, zobacz jaką fajną łyżeczkę. No, sporo tego jest. Niesamowita ilość, a w tak krótkim czasie tyle tego znaleźć. I jeszcze jakąś też łyżeczkę z napisem aluminiową i starą klamrę. Niesamowite. A może teraz ty się pochwalisz, co tam znalazłeś? No dobrze, czekaj. Namówiłaś mnie. Czekaj. To jak Ewelinka wezwała mnie do tablicy, to też się pochwalę. Ja pokażę wam w garści, co znalazłem. Tyle oto monet różnej maści. Jakiś odłowiany ciężarek. Tego jest też sporo, natomiast to jest odłożone na bok. Ale co jeszcze ciekawe, to te śledzie, których też w tym miejscu nie brakuje, których jest bardzo dużo. Do filmu wam pokazuję 8, a tak naprawdę wszystkich wykopaliśmy no sporo, z 20 śledzi. Dużo kapsli po wódeczce, pewnie były namioty, to i były regeneracje. Także ogólnie co? No ogólnie trzeba powiedzieć, że udało się wejść w obszar, gdzie nikt wcześniej przed nami nie poszukiwał. Są monety jak na razie PRL-owskie, natomiast spodziewam się tutaj też jakiejś biżuterii, bo to tak naprawdę bardziej będzie przyciągało naszą uwagę i motywowało nas, żebyśmy tutaj wracali. Bo biżuteria to jednak biżuteria. Natomiast trzeba się też cieszyć z tego, co jest. Thank you.
Jaka zadowolona dzisiaj. Troszkę. Dzisiaj wygrałam ja. Nie dość, że z ilością, to jeszcze z jakością. Moment. Powiedzmy. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Kiełbasę czy... Co? Kiełbasę czy kaszankę? Do czego? No na grilla. Przecież jestem. Nagrywa się. Co się nagrywa? Weź! Co? Gita się. Ale ją zrobiłem. Zagląda mi tu do lodówki, jak ja grilla szykuję. A kamera jest tam, zobacz. Widzę teraz. Co z nami głupio robić? Na razie idziemy do grilla. Ja poproszę kiełbaskę. Co? No. To jest talerzyk. Daję talerzyk. Albo kiszkę, dobra? Daję. Masz, szefie. Kaszankę chcesz? Kaszankę ściągnij, no, bo ona już jest gotowa. Proszę, otworzę panu. Dobrze. Podziękował. Jeszcze plutka. Dziękuję. Co? Co dalej czekać? Sio z tym talerzem. Na surówkę do kaszanki. Sio. U nas trwają przygotowania do wyjazdu na zlot do Modlina. Hania, a ty jedziesz z nami do Modlina? Na zlot? Jedziesz? Tak. To już jutro? To już jutro, tak. Także Flintstone. Błyszczą jak trzy jajca. Tak jest, jeszcze ostatni jego wyjazd, bo później idzie na sprzedaż, bo jak widzieliście, mamy innego busika. Ale do sprzedaży ty go będziesz miał. A, no oczywiście, że ja. Także działamy. Ewelinka ogarnia busa, a ja idę palić grilla. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.